Jaka to jest noc, jak syn zostaje premierem, jak się pan dzisiaj rano obudził, syn premierem? Ja mocno spałem, bo krótko spałem, rano jechałem, a po drugiej położyłem się spać, także... A było jakieś świętowanie? Nie, świętowania nie było, nie. Ja może Mateusz świętował, ale beze mnie. Panie marszałku, 13 grudnia. No, kojarzy się panu jednoznacznie. Kojarzy mi się z stanem wojennym. No, pamiętam, też ten dzień był dla mnie taki bardzo aktywny. Mnie nie internowali, znaczy nie wzięli mnie tam do... W domu byli, ale ja nie byłem w domu wtedy. Ja spałem gdzie indziej. Mam u koleżanki, zadzwoniłem bilet na Śląski. No, a potem w tym dniu, no to pełno ludzi tam przyszło na tą kamienną do Anki Łukowskiej. I tam zapadały różne decyzje. Ja myślę, że trochę podobnie jak w pierwszym dniu premierowania Mateusza, więc pod tym względem ten dzień jest dla nas podobny. Myślę, że on ma też teraz kupę spraw różnych, które musi rozstrzygać. Ja wtedy w tym pierwszym dniu też miałem bardzo dużo ciężkich jakby takich dylematów i poważnych. Znaczy, wziąłem się, myślę, że nawet może to był bardziej intensywny dzień niż on teraz. On chyba w ogóle nigdy nie odpoczywa, co? Ale on za mało odpoczywa, tak, za mało. No, obawiam się, że to jest jakby jego słabość pewna. A to po panu on jest takim cyborgiem? Nie, ja wiem, nie, on jest dużo bardziej pracowity niż ja. Nie, no, nie wiem. Znaczy, te wyzwania, przed którymi stał, no ja właściwie takich wyzwań nie miałem. Znaczy, jako chłopak, jako ten młody człowiek, no przeżywał i ten stan wojenny, to ukrywanie się ojca, wrodzony taki upór, który mamy w rodzinie, pewno jeszcze wzmocnił się u niego, stał się jeszcze bardziej może hardy, taki bardziej taki, że, no, taki zdeterminowany, można powiedzieć. Taki był chyba jako chłopak, tak oni mówiły moje córki, które miały z nim problem, jak go okiełbił. A na ile, panie marszałku, pan przypuszcza, że pańskiemu synowi będzie wolno postępować samodzielnie? No wie pan, mnie ciężko było go wychowywać, jak był chłopcem, także miałem z tym problemy, także teraz myślę, co niech się nikt nie spodziewa, że z nim będzie łatwo. Nie dało się na nim niczego wymuszać. No tak, chyba to była sytuacja beznadziejna, tak można powiedzieć. Aż do tego, że tak. Nawet nie próbowaliśmy. Sam pan wielokrotnie startował do parlamentu, startował pan na prezydenta. No i w końcu przyszedł taki dzień, że pan otwierał obrady Sejmu jako marszałek senior, a dokładnie dwa lata później, pański syn zostaje premierem. Ma pan poczucie wielkiego triumfu osobistego? Nie, no mam poczucie też takiej odpowiedzialności cały czas, bo to jak tak Norwid mówił, no nigdy ta praca dziejów nie jest skończona. No to nie jest tak, bo... Ale jest pan szczęśliwy, że... Oczywiście, że bardzo dziękuję synowi, dziękuję tej partii rządzącej, Jarkowi Kaczyńskiemu, za to, że postawiły na odpowiedzialnej funkcji. No i teraz modlę się, żeby on tej funkcji sprostał. A ma pan takie poczucie, że Kaczyński zrobił jednak rzecz niezwykłą, że sięgnął po kogoś zupełnie nie ze swojej partii? Tak, że znaczy spoza mam poczucie, że jakby przekroczył samego siebie w jakimś sensie. Tak, no bo to dla niego było trudne, bo on przecież z trudem tą partię buduje przez tych kilkanaście lat. Wreszcie doszła ta partia do władzy. Miała tam też poważne opory, z tego co słyszę. Tak. Zresztą on to nawet nie ukrywał, bo mi to mówił. Tak? Także jego, może byłby naturalnym bardziej on premierem niż mój syn, tak? Ale z drugiej strony syn jest młodszy, ma trochę większe jakby rozeznanie w gospodarce. Myślę, że ma większe jakby takie poparcie ogólnospołeczne, w sensie takim, że nie dzieli. Więc może się uda mu lekko zasypać te podziały między Polakami. Mówi pan marszałek, że Kaczyński przekroczył samego siebie. No jest to ogromne ryzyko polityczne dla niego. Czy on, mnie tak się wydawało, że on to zrobił także dlatego, że on panu ufa? No, przepraszam, nie ma powodu, żeby mi nie ufać, bo ja nie mam powodu, ale no myślę, że jakby
pan jakby Jarek doszedł do wniosku, że Mateusz jest złym premierem, to może go na wstydzie bardzo wymienić. Oczywiście. No co, ja to rozumiem. Tak? No, ty... Powiedział wczoraj, że nie było tak zdolnej osoby w polskiej polityce po 1989 roku. No to jak to byłoby prawda, to ja się martwię. No, nie, no bo ja myślę, że z polskich, że Polaków zdolnych nie brakuje. No, ale w polityce. No tak, no nie wiem, no ja rozumiem, no bo no, no, tak w tych szczytach polityki, ja rozumiem. Nie, myślę, że pan premier Tusk też był bardzo zdolnym politykiem. A wie pan, się poznał tak bliżej z panem prezesem Kaczyńskim? Nie. Poznał się tak, że jak pan Rostowski, pan minister Rostowski ustępował od ministra finansów, to wtedy pan premier Donald Tusk zaproponował Mateuszowi, żeby on został ministrem finansów. I była poważna jakby kontrowersja rodzinna, polityczna, towarzyska, nie wiem, może bankowa nawet, ja nie, w jego otoczeniu, tak? Czy on ma przyjąć tą nominację, czy ma z niej zrezygnować. No czuliśmy już takie wielkie nieprawidłowości różne w układach tam właśnie wtedy Platformy Obywatelskiej. No i baliśmy się tego, ja, ale jego koledzy, niektórzy mu radzili, uczciwi koledzy, porządnie radzili, żeby brał, tak. No Bogu ducha, że nie wziął, bo w sensie takim ogólnym by się politycznie zgrał wtedy. A tak to cały czas on jest jakąś taką szansą dla Polski, nie tylko dla PiS-u, nie tylko dla tego rządu, ale jeszcze jakby parę lat pożyje, no to może być taką szansą, jakby polityczną szansą dla Polski. 28 po 89 roku lat to były rządy tej elity właśnie z drugiej strony, że Kwaśniewski był dwie kadencje prezydentem. Ale w tym samym czasie Mateusz Morawiecki robił zawrotną karierę w biznesie. No, dobrą karierę robił, zawrotną, to świadczy też o jego... Ale był dzieckiem III Rzeczpospolitej. No to prawda, ale wie pan, jak patrzymy na kariery osób, powiedzmy, można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki jest jakby takim człowiekiem Solidarności walczącej. No bo tak, bo ja z moim synem i tak dalej. I właściwie jako dziecko pisał pracę magisterską historii Solidarności walczącej. Pan zna tą historię, jak to się stało, że on został prezesem? On jest... Wchodzi do banku, jest tam, awansuje, staje się członkiem zarządu. Tak. Więc wielka kariera młodego chłopaka, członkiem zarządu. Tak? No i teraz są decyzje tego zarządu. I te decyzje on widzi, że są takie niekorzystne dla banku. W sensie takie, że udzielają kredyty, a to kredyty pewno z wątpliwej spłacalności jakiejś duże. No i on wtedy pisze votum separatum. Taki pisze, że on się nie zgadza z tym. Mm-hmm. Ale oczywiście jest przegłosowany w zarządzie. On jest tylko jeden. Jest pan prezes, są jego koledzy, którzy zgadzają się na to. No i w końcu bank, Polska Bank sprzedaje. Sprzedaje Irlandczykom. Irlandczycy patrzą w papiery i patrzą, tu taki jeden decyzje zawsze się... I to były nietrafione te kredyty dla banku. No to wtedy oni wzięli go na rozmowę i spodobał im się, no i wygrał ten konkurs na prezesa i został prezesem. Czyli brak opłaciło pokory. Się. No tak, pokory, to się tak, opłaciło. Znaczy taka odwaga pewna, odwaga cywilna, no bo to nic mu nie groziło. No to nic, najwyżej mu groziło, że potem nie będzie wybrany do zarządu banku jeszcze raz, tak, no bo to tylko tyle, bo nie on tam rozdawał karty przecież. Pan rozumie, tak? Ale tak. Potem trochę zaczął rozdawać te karty. No właśnie. Nawet polskie karty zaczął rozdawać, no bo potem jak już, ja myślę, wtedy jak bank został przejęty przez Santander, no to ja myślę, pewno, ja rozmawialiśmy, synku, wyrzucą cię, no przecież to nie ma żadnych szans, nie ma żadnych, no, mówi, no zobaczymy ojciec, mówi, no zobaczymy jak to będzie. A w końcu, jak się to kończyło, no to Ci Hiszpanie, ci ten kapitał międzynarodowy, ci Żydzi, którzy mieli olbrzymie pieniądze, uwierzyli mu na tyle, że nie to, że mu płacili, moim zdaniem, nieprzyzwoite pensje, no bo to ja tak uważam, tak mówię, no przecież ty nieprzyzwoicie zarabiasz, tak? No to jeszcze w dodatku pieniądze z tego banku szły na polskie, że tak powiem, no wartości. Na cele historii. No tak, na historię, na kulturę, na jakiś tam IPN, żołnierzy wyklętych, na edukację.
są blisko z Mateuszem? Jedna jest bliżej, druga jest dalej, tam to nie jest tak. Nie, to nad tym troszeczkę boleje, że tam są pewne takie różne stosunki, no ale to ja nie będę plotkował tego rodzinie. Panie, ale powinien pan może walnąć 50 stół i posadzić razem. No powinien może tak, a i co? Pan myśli, że mnie posłuchali wszyscy? No, pana wszyscy słuchają. No, nie. Tak dobrze nie było. Nie, no. Nie ma co ukrywać, że wy się naradzacie, prawda? Że co? Naradzacie się. Że sobie gadamy? Tak. Nie, tak, ale nie ma co ukrywać, że to nie jest tak, że on... Bo ja znam pańskich sąsiadów i oni tak mówią, że czasami o 7 rano przyjeżdża BMW tak z premierem Morawieckim i że rano gadacie. Tak, tak. No wie pan, sąsiedzi dłuższe rzeczy może widzą, ale... Nie, no oczywiście, że rozmawiamy. Nie, mamy normalne, rodzicielskie i tam synowskie stosunki, no takie rodzinne stosunki, no. I ufamy sobie, ja mu ufam, on nie ufa, no. Szanujemy się, jak syna trzeba też, no bo jest dla mnie też taką jakąś radością, że on jest. Mówi pan, że on był dzieckiem kronombrnym. Jakim jeszcze był dzieckiem? Zdolnym. Był też dzieckiem takim chłonnym bardzo, ciekawym świata, różnych takich, wie pan, to tam były jakieś ogniska, gdzie grał na gitarze, ale na przykład muzyki się nie chciał uczyć, tak jak mama chciała, matka chciała, żeby się uczył. Lubił sport, nieźle, to jest, nie wiem, czy państwo wiecie, on był, kiedyś rozmawiałem już potem, już pewnie jak wyszedłem z podziemia, z jego trenerem ping-ponga. On miał tam dobre notowania jako junior. Miał jakieś tam, nie wiem, na pograniczu wicemistrza Polski, czy coś takiego junioru. Miał, że był dużym talentem ping-pongisty, także refleks ma w takim razie. Refleks ma. No musimy, bo grał ze mną w tego ping-ponga. No, to ja już takie historie różne opowiadałem. O szachach. O szachach. Tak, ale jak pan teraz, mu kupił książkę? No nie, różne książki, no ale ja wiele książek mu kupiłem wtedy szachowych. No bo chciałem, żeby, tak. No bo chciałem, żeby on wygrał ze mną. Ja chciałem, no bo mi zależało na tym, bo on biedny, bo on był bardzo niepocieszony, że zawsze przegrywał, tak? No chciałem, mówię, synku, no to się zacznij uczyć tego. No i on wtedy, pamiętam nawet, cudzy, matka była na mnie zła, znaczy żona była na mnie zła. Ja ta sama się byłem, bo on zamiast wtedy się uczyć, to tych szachów się tylko uczył, pan rozumie? No zamiast, to go zainteresowało. Zamiast robić co innego, to tylko te szachy. No i rzeczywiście robił to tak, z pasją taką, że rzeczywiście po roku wygrał ze mną, no i to była dla mnie, to był już taki szok rodzinny, ale wielka też radość. No właśnie, ale czy, ja też sobie tak myślę, że być może Kaczyński w nim widzi, mając taką relację z panem wyjątkową, w pewnym sensie swojego politycznego syna. Tak, może być. Może tak być. Oczywiście.